Siema widzowie, witam was w czwartym odcinku z gry Brothers. A, ja nie mam dźwięku. Brothers A Tale of Two Sons, o ile się nie mylę. Opowieść o dwóch synach. Słuchajcie, atakują nas czarne wilki. Fakt, że to są wilki, jest zły. A fakt, że są czarne, to jeszcze gorzej jest, widzowie. A, oczywiście, że rasistowski żart na sam początek. Chodziło o to oczywiście, że są takimi gigakoksami. Czemu ty mnie gonisz, ty kurwa jebana? Jak ja mam? A, ja pewnie muszę mu tym ogniem kurwa pomachać, co? Jo, dobra. Kurwa. Pierdolna. Dobra, widzowie, możecie z lajka zostawić z jednego. Suba jakiegoś też byście mogli zostawić. Z komentarz też by się przydał. Wpaść na socjale, Twitcha, Instagrama, Discorda, mój drugi kanał. A my... No ej, chłopie! Co ty kurwa? Ty ogarnij! A co młody umie robić? A nic. To jest w ogóle ciekawe zjawisko teraz mi się. Ja sobie pomyślałem, że niektóre z ssaków jak się rodzą, to już potrafią wiele rzeczy, no nie? O kurwa. Wow, z tego się nie spodziewałem, że to mroczna gierka jest. Niektóre z ssaków potrafią wiele rzeczy, natomiast ludzkie dzieci jedyne co potrafią po urodzeniu to bla 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 i płakać. Niesamowite, kurwa. A propos tego, że młody nic nie potrafi. 5 lat mu zajmuje do tego, żeby kurwa rozkminił, że się chodzi, czy tam 3 lata. Pojebane. No bardzo fajna jest gierka. Klimatyczna, miła, przyjemna. Można sobie pogadać, można sobie pochodzić, można sobie kurwa śmigło pochodnią zrobić. Piękna sprawa. Cmentarz, widziałem to. Na jakimś screenie. My tak pochodnie na silku wypierdoliliśmy, widzę. Dobra, są tu jakieś in... Nie ma interakcji pomodlenia się, okej, okay, ale mam interakcję usiądnięcia na ławce. No fajne. Fajne, przyjemne, miłe. Chociaż to cmentarz i tak bardzo graficznie, kurwa, zajebisty. Jak wyskoczą zombie, nic się nie stanie, bo ta gra jest na tyle pastelkowa, że się kurwa nie wystraszę. Jak się wystraszę tylko na chwilę i będę się dalej zgaduję, dobrze bawił. Teraz nie liczy. O, dzwon! No tak! Oczywiście, że podzwońmy, żeby zombie wyszło. O kurwa, człowiek. Witam serdecznie. When Hadi Ari? Ata ma fi. No dobra. Blisko kurwa. A młody może jakieś zainteraktować? A, nie może. A gdzie ty idziesz? A bramy mi otworzyć idziesz. Dobra, dziętki. Idziemy, co hobby idzie. Poświęca się. Ja na chuj ty masz tu bramę cymbale, jak z tamtej strony bramy nie masz, przecież to bez sensu jest. Zamknij se, bo ci wilki wejdą, o właśnie. Nie, kurwa. Tylko bez interakcji, że ja muszę skakać. Dobra, kombinacja ciosów. A, bo nie. O kurwa. Dobra. 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 A, młody, chwytaj się mnie, bo przecież młody nie umie pływać. Git. Ja chwytam, kurwa, znicza. Bierz znicza, żeby nam później drogę oświetlał. Taktyczne chwycenie znicza, nie da rady. O kurwa, zginiemy. A, przeżyliśmy. A tu... Dobrze, na skałę, git. Tak. Młody, młody. Wychodzimy.
Dobra, super ta gierka. Wszystko co gierka przygodowa potrzebuje. Fajne lokalizacje, mało zużyty procesor, zręcznościowe wymagania i dużo akcji typu, nie wiem, wodospady, spadanie, uciekanie, klikanie. To jest dosłownie, kurwa, poradnik jak zrobić, wydaje mi się, dobrą przygodówkę. Jak zrobić przygodówkę, która będzie się podobać. Nawet ludziom, którzy nie przepadają za przygodówkami. Dobra, musimy iść oczywiście, zgaduję, tam na dół. Tak na 99%. Ale usiądziemy sobie na ławce i zobaczymy, co tu się dzieje. Obadamy lokalizację. O, okej. Znicze. No bardzo przyjemna graficznie, niesamowita gierka. Naprawdę. Mogę sobie nagrać w 2K. Przyjemnie, aż mi się nie chce, kurwa, kończyć. Mam nadzieję, że twórcy wydali już, kurwa, dwójkę czy drugą część. Albo przynajmniej podobną gierkę. Również przygodową, którą będziemy mogli twórcy od razu sobie. Nie mogę dwie postacie jakby naraz? Mogą. O, nie mogą, kurwa. Pięknie. Mam nadzieję, że od razu. Dwie gry, kurwa, stworzyli. Żebyśmy mogli sobie tutaj ograć. Wow! Kurwa, goń młodego, goń młodego. Młody nie umie pływać. O kurwa. Dobra, już widzę, co trzeba zrobić, widzę. Znaczy, okej, myślałem, że będzie interakcja, w której ja to klikam, ale może być i tak. O kurwa. Ty, co to jest? Ty, nie spodziewałem się wielkiego, kurwa, drzewa, które mnie zacznie atakować. To co teraz robimy? Ty, to jest tak zwany problem, kurwa. O kurwa, zajebiste. Proszę nie atakować. Wow. Dobra, najlepsza przygodówka, w jaką grałem. I tu. Proszę się otrząsnąć. Idziemy, no już mnie palce bolą od trzymania w pozycji tych palców, w której nigdy nie miałem okazji ich trzymać. Chociaż mogę zapytać starą. Żartowałem jednak. Wow! Może jednak miałem. Płyń, a tu ja płynę. Dobra. Bez hitu. Najlepsza gra na świecie. Płyń, 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 bierz, bierz kurwa młodego i do góry. Za szmaty. No w ogóle w tym czasie kurwa tej podróży to oni już z 5 razy by się nauczyli, kurwa, normalnie pływać, ten młody. Już by
Pochodził, byśmy go zdążyli nauczyć pływać, a nie. On się kurwa topi 6 razy. Witam, słyszę pana ducha, co mi szepta. Ej, muzyka też jest zajebista. Jakie wiedźmińska. O kurwa, my po jakichś grzybach ostrych. A nie, ty, co tu się odpierdala? Może ta, zatruta była ta. Woda była zatruta. O kur... A to mama jest. Ja już myślałem, że giga samica jest. O, to stary nawet. To co, otwieraj. Papulca. Co jest? A oni inne wizje mają. Znaczy pani, inne wizje każdy z nich ma. A dobra. Już myślałem, że zabił tego, że on zabił tego młodszego brata i dlatego ludzie mówili, że płakali. To gierka, w której się popłakali. Byłem przekonany, że to jest ending. To po prostu młody zemdlał. O to? Tak, Alin. Dobra, no to ta sama ścieżka, tylko teraz kurwa jakoś lepiej wygląda, ładniej. W ogóle twórcy gry kurwa powinni się nauczyć robić te właśnie te smugi świata, bo to jest autentyczny kurwa przepiękny. Jak są te przepiękne są te smugi światła. To częściej powinny one być, bo one dają takiej realności temu światu. O kurwa ty. A tu co się dzieje? Otrząśnij się kurwa. Ratuj go. Ratuj go kurwa. A dobra. A bo domu spłonął, kurwa, no trudno. Otrząśnij się. Otrząśnij się, nie na moje kurwa warcie. Też czuję, że prędzej czy później i tak kurwa. Zaraz weźmie rozpęd i. I skoczy z tego. Którym ludziom nie da się pomóc. No dobra. Idźmy jeszcze w tamtą stronę, bo widzę, że tutaj możemy iść na dół. Okej. Ale chodźmy może jeszcze tutaj. Jest tu coś ciekawego? Znaczy, wiesz, że się wczuwasz, kiedy głowę kurwa na przykręcasz. To znaczy, że zostało wczute. Kurwa, tu też jest coś. Ale to my chyba tam mamy iść. To chodźmy na dół. Najpierw na dół, może tam jest ciekawa ciekawostka. Nie, no chyba nic tu nie ma. A jest coś. Kurwa, to nie wiem, którędy ja mam iść w sumie.
A, widzę tam jakąś skrzynkę. A może mu damy tą skrzynkę i on dzięki temu nie strzeli samobuja w piłce nożnej. Ale w ogóle bym sobie nagrał serię z menadżera, kurwa, piłki nożnej. Naprawdę. Dobra, ty, no może po co mi młody? Tak bym sobie widzowie zagrał jakąś ósmoligową, kurwa. Pod Beskidzie Bydgoszcz, ja się nie znam na tych drużynach, czy takie istnieją, ale... Okej. Mamy pudełko. Chuj wie po co to pudełko. Witam, mam pudełko. Wow. Okej, odzyskał kurwa tego do dźwięku, już mu się chce żyć. Rozumiem, przyjął. Dobry uczynek kurwa wykonany został. Dobra, to idziemy. Też sobie gościu poradzić. Będzie gituba. Kurwa, jakie duże góry w ogóle. Cały czas idziemy do przodu, a... Co tu się jakby tego dzieje? O co chodzi z tym mostem? Nie wiem. Okej. Czy ja muszę... O kurwa. Git i git pyk. Teraz co? Dobra, super są te zagadki. One są na tyle łatwe. A ja wiem chyba, najpierw wysuwam to, a pod to później to. Albo nie, albo może odwrotnie właśnie, kurwa. Odwrotnie. Pyk i pyk. Fajne są te zagadki, one są na tyle łatwe, że na chillu można sobie to pograć, ja się nie muszę jakoś turbo wysilać. Naprawdę, miłość ogiera, no tak mi się podoba. Jedna z nielicznych gierek, które mi się naprawdę takie podobają. Siądźmy na ławce, zobaczmy co za widok. O kurwa. To jest miejsce docelowe? Wątpię. Z nami pewnie jeszcze te wszystkie góry, kurwa. Gdzie w ogóle właściwie idziemy? Na jakieś wielkie drzewo, chyba. Takiego, wielkiego kurwa drzewa idziemy. A po co, żeby starego wyleczyć z kaca, chyba. Dobra. Pik. Dali. To nie do wielkiego drzewa, tylko do jakby do wieży idziemy. O, będziemy lecieć do wieży. No może być, no. To go. Uzi. Kozy są niesamowite. Dla nich kurwa, dla kóz prawa fizyki to nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak prawa fizyki. Wow! O kurwa, zajebiste. Me kurwa. Wysik. To jest niesamowite, bo teraz sobie uświadamiasz,
Twórcy gry musieli realnie poświęcić czas, żeby wykonać tą animację. Myślicie, że ona jest ponista animacja, czy ona się ona faktycznie na tej kozie mam gdzieś zapierdalać w sumie? Ja tak wziąłem, że jako fajna ciekawostka tu chcę pojeździć na kozie, ale faktycznie może... Może muszę coś z tą kurwa kozą zrobić? Okej, okay, czyli faktycznie my na tych kozach musimy zapierdalać. Okej. Okay. Dobra, mody też chce weź kozę. O, to jest ciężkie, bo trzeba trzymać przycisk. Bardzo ciężkie. Pyk, pyk, pyk. Wow! O kurwa, nie ogarniam sterowania. Pach, pach, pach. Dobra, i co teraz? Do góry. No właśnie o tym mówię. Śmieszne, bo akurat przed chwilą powiedziałem o prawach fizyki. No, jeżeli kozy istnieją, to wow! A to była zepsuta chyba animacja. Jo. Jeżeli kozy, słuchajcie, istnieją, to prawa fizyki nie istnieją. One kurwa robią niesamowite rzeczy. I w życiu prawdziwym, i w grze komputerowej również. Dobra, my pomóż tobie, dziadek, ty pomóż nam. I tuwa. Like. Koło zębate. Co z mnie zrobić, kurwa? Nie wiem. Tam przyszliśmy? No nie. A, trzeba, dobra, wiem. Przerzucić. O kurwa. O! To jest bardzo... Jestem ciekaw, czy taki rodzaj sterowania w grze komputerowej ćwiczy nasz mózg, jego koordynację. To bardzo zastanawia, bo jakbyście zobaczyli, w jak dziwnych pozycjach ja trzymam ręce, to byście się naprawdę zdziwili. Jestem naprawdę ciekaw, czy to pomaga później w przyszłości, może, nie wiem, na jeździe rowerem albo czymś takim, bo szczerze mówiąc, naprawdę może się tak dziać, że później rowerem lepiej kurwa jeździć. Twój mózg jest odpowiednio skoordynowany. Co my robimy? O kurwa, to czemu tak wolno? Da się tak już przyspieszyć na przykład? No nie da, bo ja nie mogę nic klikać. Jakąkolwiek kombinację sobie nie wykminię, to... Naprawdę to tak wolno idzie? O kurwa, widzowie, to ja nie będę, jak on to 20 minut ciągle, to poczekajcie, zaraz się widzimy. Nie no, minęła już minuta, patrz jaki jebany jest tam kurwa podekscytowany skacze, nie? Czeka na wiatr. Zadowolony kurwa. Nie no, nie, my krzepy nie posiadamy, chłopie. Było kurczę zjeść ziemniaczki i zostawić kotlecika. Nie zjeść kotlecika i zostawić ziemniaczki. Otrząśnij się. No halo, halo. O!
Udało się, kurwa, widzowie. Powstrzam. Ty, nie wiem dlaczego to trwało 20 minut. 20 minut może nie, ale naprawdę autentycznie 3 minuty to wyciągało. To już mnie palce od trzymania bolą. Dziadek, no kurwa, czekaj. Co ty taki zajarany, podekscytowany? Michał, Michał. Nic nie zrozumiałem, co kurwa, że mam latać? Mamy lecieć normalnie? A tu jeszcze na... Dobra. Lecieć normalnie, okej, okay, rozumiem. Nie ma innej drogi, przedostanie się tam, spoko. Tu jeszcze góra jest. Chciałbym ją obadać, co tu się dzieje. Elu? Co to jest? Inne dźwięki wydaje. Aha, rozumiem. A nie, tu się coś nakręca w sumie chyba. A nie, tu się kamera okręca, a nie na to. Myślałem, że ten wałek się ukręca. Nakręca. Okej, okay, czyli może to jest jedna z tych mechanik, na której twórcy gry musieli faktycznie poświęcić trochę czasu. Tylko po to, żeby nam takie coś zaserwować. Ktoś musiał, kurwa, 20 godzin siedzieć przy komputerze. Żebyś ty mógł na 5 sekund takie coś kliknąć. Bateria 15%? Widzę. Dobra, mody. Pytaj się i lecimy, kurwa, paralotniam. Paralitycy, paralotniam. Let's go. Będę tym sterować? Niestety nie. A steruję tym! O kurde! Dobra, zajebiste, nie? Bez kitu. I jakie to jest mocne, że ja tym steruję, nie? I pyk w lewo. I pyk, odskok, odskok, pach. My się nie boimy, chłopie, sztuczkę, kurwa. Zajebiste. Też czuję, że no nie jest to jakieś wielkie wyzwanie ogólnie. O kurwa, może jest? Gdzie mam lecieć? Chyba tutaj. Wow. O, redukcja, redukcja. Tu jest tak zwany przypał. Gdzie lądujemy? Tu lądujemy, tak? Ja dobrze kminię? Że my po prostu tu musimy wylądować? Da, normalnie. Nie, no kurwa. Od nowa? O, mogę sobie przez tego zobaczyć, to nie widziałem. Oka. Wow. Ale nie mogę ruszyć. A mogę ruszyć. Pokaż ze środka. Nic nie ma. Kamloty. A nie, są jakieś... Tego, do jedzenia. Miska. Ty, ale że to taki ma kurwa render? Pojebane, że to tak daleko renderuje grę. No oczywiście w jakości gówna, ale... No ale niesamowite to jest i tak. I zużywa prawie nic procesora, bo... Tak naprawdę mam 80%, a 35% to jest granie. Reszta to jest po prostu nagrywanie. Niesamowite. Dobra. Źle obliczyłem delikatnie. Podejście numer 2. Niczym się nie martwimy. Myślałem, że musimy wylądować, kurwa, na wyspie, bo w innym wypadku się rozpierdolimy. Ty, ale mnie nohal swędzi. Musimy tak zrobić na chwilę. To nie klikłem escape'a. No co się stało? Kurwa. Do 3 razy sztuka, jak to mówię, nie? Jeszcze raz nie wyszło, wiadomo, bo ten początkujący nowicjusz.
Drugi raz po prostu popełniliśmy podobny błąd. Teraz się uda, bo trzeba te przyciski trzymać. Nie jest takie łatwe. Dawaj, go, 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 go. I redukcja, redukcja w prawo. Pach. Ale przynajmniej wiemy, że faktycznie można się rozbić, bo ja miałem takie wrażenie, że to naprawdę ciężko będzie się tutaj rozbić tym, czym lecimy. To by się trzeba było naprawdę kurwa mocno postarać. A jednak można się rozbić. Bo ta kamera tak wiruje, że ona nas naprowadza tak jakby... Musielibyśmy naprawdę chujowo to zrobić, żeby się rozbić. Na przykład teraz do ściany, naprawdę ciężko by było. Musiałbym być strasznym gałganem. Chociaż, zobaczcie, blisko było ty, na milimetry kurwa, koło tego kamienia tam przyleciałem. No i się rozjebałem. O! Dobra jest. I teraz trzeba w lewo ominąć to, nie wiem którędy. Wydaje mi się, że go w lewo. Gdzie teraz? Nie wiem. Widzę gdzie, widzę. Wow. Dobra. Szkoda, że nie mogłem bezpośrednio solo tam wylądować. Ale i tak spoko. Bardzo. Wszystko czego potrzebuje przygodówka. Latanie, pływanie, skakanie. Absolutnie wszystko czego potem potrzebuje przygodówka. Chyba w ogóle jesteśmy na miejscu, do którego mieliśmy dotrzeć. Ale dalej kontynuujemy sobie w następnym odcinku, bo ten trwa już 32 minuty. Możecie zostawić lajka, suba czy komentarz, wpaść na inne serie. Mam nadzieję, że wam się podoba taka chillowa gierka. Mi się bardzo fajnie w to gra po prostu. Bardzo mi się przyjemnie w to gra. Mam nadzieję, że wam też się bardzo przyjemnie to ogląda, ktokolwiek to ogląda. Nie poddymiam, ale wydaje mi się, że to jest taka super gra. Kurwa mi się podoba, naprawdę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jeżeli lubicie inne, na przykład style, coś poddymić, coś tutaj tego, owego, jakieś montowane, to znajdziecie na pewno coś tutaj na tym kanale też dla siebie, jeżeli jesteście nowi. Dobra, trzymajcie się, widzimy się jutro. O, tutaj odcinki widzowie codziennie. Nie licząc ostatnich miesięcy, miesiąca, które codziennie akurat nie były, ale tak poza tym to codziennie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Tak umiecie gościu, umysł tak, umysł?